doskonale pamiętam ten dzień, jeżeli mogę tak osobiście coś od siebie przekazać, ponieważ to był dzień pierwszych wyborów, w których kandydowałem po raz pierwszy w życiu również na radnego Rady Miejskiej Inowrocławia i wybory zakończyły się sukcesem. Było nas 36 radnych wybranych w pierwszych wyborach w pełni demokratycznych po II wojnie światowej, bo te wybory samorządowe, chcę Państwu powiedzieć, to były pierwsze wybory w pełni demokratyczne po II wojnie światowej. Kandydowaliśmy, szliśmy po władzę, jak to wówczas mówiono, jako młodzi radni ze wsparciem Komitetu Obywatelskiego, Porozumienia, Solidarności, aby zmienić miasto. Zmienić miasto, nadać impuls rozwojowy, wykorzystać wszystkie szanse, jakie staną i były rzeczywiście przed Inowrocławiem. Czy Inowrocław skorzystał z tej szansy rozwojowej? Po 30 latach skorzystał w pełni. Mi przypadło być prezydentem od 2002 roku, a więc większość tego czasu 30-letniej kadencji samorządu, odnowionego samorządu terytorialnego w Inowrocławiu. I to, co budzi moją największą radość, to proszę sobie wyobrazić nie tylko te inwestycje, jakie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 30 lat, ale przede wszystkim widzę to po Inowrocławianach, bo mam to porównanie. Inowrocław z miasta zaściankowego zmienił się w miasto rozpoznawalne w Polsce i to w pełni tego słowa pozytywnym, pięknym, cudownym znaczeniu, nie tylko jako miasto uzdrowiskowe. Dzisiaj w zdecydowanej mniejszości są ci, którzy, bo są i tacy, jest demokracja. Różnie można postrzegać również i miasto, miejscowość, w której się zamieszkuje. W zdecydowanej mniejszości są ci, którzy miasta nie lubią. W zdecydowanej większości są ci, którzy nie tylko lubią, szanują, kochają na dodatek i są dumni z tego, że są inowrocławianinami. I to jest największy kapitał, to jest największe osiągnięcie, myślę, tych 30 lat. Wiem, że część z Państwa może być zaskoczona tą oceną, tym stwierdzeniem, ale najważniejszy w każdym mieście jest człowiek. Najważniejszy jest mieszkaniec. Wiem, że wszyscy się szczycimy wybudowaniem dróg, obwodnicy, remontem szkół, rewitalizacją parków. Przecież Inowrocław jest odnowiony, ale to wszystko to robiliśmy dla ludzi, dla mieszkańców. I bardzo się cieszę osobiście, że ulice, parki, wszystkie obiekty sportowe przez nas wybudowane lub wyremontowane, szkoły, one żyją. Żaden obiekt nie został zamknięty. Wszystkie żyją dzięki mieszkańcom Inowrocławia, czyli służą tym, dla których powstały.